Cześć, pokażę Wam dzisiaj trochę inne zakupy niż zwykle. To jeszcze z Biedronki jest kilka rzeczy, zaraz się pokażę i będę pokazywać. Dzisiaj jest sobota, taka zakupowa sobota. Dobra, zaczniemy. Lepiej tego chyba nie ustawię, bo jak się chcę wyprostować tak całkiem, to ucina mi głowę. No ale, więc się troszeczkę będę przygarbiać. Wczoraj w piątek rano, jeszcze przed pracą, byłam w sklepie Iwrosze, bo chciałam kupić jeden upominek dla kogoś. No i oczywiście wyszłam jeszcze z czymś, więc tutaj mam pakunek. I tak, tutaj jest dla mnie balsam. To jest z tej serii z masą karité. Tylko tutaj jeszcze dodali nagietek, to jest taka nowość. W ogóle mam rano u fryzjera tylko, żeby sobie zrobić grzybkę. Więc mam ją i raz się czuję super, a raz się czuję jak grzybek. Ale no tutaj nawet spoko, ale z tej strony jakoś tak, nie wiem. Raz jest fajnie, raz dziwnie się trochę czuję. Pięknie pachnie ten balsam. Tak jak wy pewnie wiecie, to ja używałam kiedyś tego z kamamelisem z właśnie z Iwrosze, ale niestety tylko wycofali i dali w zamian taki z ekologicznym jabłkiem. Natomiast on mi tak aż bardzo nie pasuje jak tamten. I też tego wersja jest fajna, bo ma tego typu otwarcie, więc potem będzie łatwo to wycisnąć. W tych takich z pompką one są bardzo twarde i ciężko je przekroić, więc wolę te mniejsze opakowania. Więc balsam. Wzięłam sobie odżywkę, taką odżywkę maskę do włosów z olejkiem jojoba. I ona jest na tyle mocna, przynajmniej tak mi powiedziała pani w sklepie, że można ją używać tylko raz w tygodniu, bo inaczej obciąża włosy. Użyłam jej wczoraj wieczorem. Nie wiem, czy coś widzę, na razie nie, ale ostatnio właśnie tak sobie pomyślałam, że kurczę, nie mam żadnej, właśnie trochę mi się z niej leje woda, bo była już pod prysznicem, że nie mam żadnej takiej mocnej maski do włosów, tylko mam po prostu zwykłą odżywkę, której używam na co dzień potem zawsze, praktycznie zawsze, chyba że bardzo, bardzo mi się nie chce, to po umyciu włosów szamponem nakładam odżywkę przynajmniej na minutę i potem spłukuję, żeby mi się po prostu łatwiej rozczesywało. Tutaj, o nie, ale robiłam, trochę mi się wylało tej wody z tego. Czekajcie sekundkę. Tutaj jest maska, poszłam do kuchni i już teraz jestem trochę inaczej ustawiona. Coś się nie mogę dzisiaj skupić. Maska do twarzy, głęboko nawilżająca z tego co pamiętam. Nawilżająca, dotleniająca z mikroalgą. Mam z tego żel do mycia buzi i bardzo lubię, ale miałam kiedyś na przykład krem, bo to jest chyba to Hydra Vegetal. A nie, to jest to algowe, bo też Hydra Vegetal to tak sobie lubię. Natomiast tamten żel z tego Pure Alg to pięknie pachnie i ta maseczka też wywołałam, też pięknie pachnie. Można było sobie ją dobrać jako prezent albo 40% zniżki i ja postanowiłam ją wziąć. Chyba tak to jakoś było. A to jest taki upominek dla kogoś i to jest taka malutka kosmetyczka. Słyszałam się, że to są banany, ale to jest wanilia. I z tego też jest krem do rąk, który też zresztą tutaj jest. Taki malutki krem do rąk. Te kremiki do rąk z Iwrosze przepięknie pachną. Tutaj jeszcze jest też z tą wanilią, bourbon, balsamik do ust. I malutki żel pod prysznic. Na jakieś wyjazdy. Albo można sobie wlać do wanny, jak ktoś ma, i po prostu zrobić z niego pianę. I to jest po prostu dla kogoś do prezentu. I to są wszystkie rzeczy z Iwrosze. I do tego prezentu też idzie masa, taka masa. To jest taki glut dla dzieci. Coś jak taka masa plastyczna, to się nazywa Jupy Slime i ona jest o zapachu jabłka i chyba winogrona. Czekajcie, odkleję może tą cenę. Nie uda się to. O, kurczę, nie uda się to. Widzicie, ale tutaj jest Jupy Slime. Jupy Slime, coś takiego. Ale przykleję bez sensu. O, czekajcie, da się to odkleić. Tylko, że wtedy... O, tutaj jest napisane. O, okej.
coś takiego. Widzicie, ona jest taka galaretkowata i z nią można robić różne rzeczy. No, dzieci z takimi rzeczami to wszystko zrobią. Więc mam nadzieję, że będzie ok, że się spodoba. I ok, i teraz Pepko. Pepko. W Fiverrze wydałam no chyba z 96 zł po tych wszystkich tam rabacikach i tak dalej, bo tam zawsze jest tak, że jest jakiś rabat, w sensie jak się w tym klubie. To jest trochę zdradliwe, bo czasami tam chodzę tylko po to, żeby odebrać coś przy zakupie czegokolwiek, więc kupuję cokolwiek, ale potem jeszcze się okazuje, że dostanę jeszcze coś, jak kupię coś i tak wychodzi zawsze, że wychodzę z jakąś tam małą paczuszką, ale nie chodzę tam raz co miesiąc, jakby w każdym miesiącu wykorzystywać tej ulotki, tylko tak różnie. Okej, to teraz idziemy do Pepko. Tak, tutaj jest ten Silbrosze. Sobie już odłożę, już on jest w mój budżet wpisany, ten z Pepko też, ten z dzisiaj jeszcze nie jest, bo niedawno wróciłam. I tak, w Pepko wydałam no niecałe 150 zł, 147,60. I kupiłam dwa opakowania na jedzonko. Powiem Wam, że te opakowania to tak szybko mi wychodzą, albo wychodzą z domu, albo się psują. To, w którym robię sobie jedzenie do pracy, to już jest w tragicznym stanie. A chcę zacząć robić takie wiosenne porządki, wymiany różnych zniszczonych rzeczy, pozbywanie się wielu rzeczy. Dziś mam plan zacząć od szafy mojej. Na pewno zajmie mi to długo. Jeżeli się uda, to chcę nagrać filmik z tego. Ale nie wiem, czy to się uda, jak to będzie w ogóle wyglądało. Być może nagram, a potem zobaczę, czy cokolwiek z tego uda mi się uzyskać. Tak więc pojemniki z Pepko i ten mniejszy kosztował 6 zł, a ten większy chyba 10. 8. 8 i 6. 14 zł za dwa pojemniczki. Tu można jakąś sałatkę włożyć, tutaj już można normalny obiad pełnowymiarowy włożyć. I stwierdziłam, że teraz będę kupowała wszystkie takie, bo tego typu pojemniki są w sumie wszędzie, a nie chcę znowu mieć każdego z innej czapy, bo mnie to potem denerwuje, a takie będzie łatwo znaleźć, co najwyżej będą miały inny kolor tej uszczelki, ale to jestem w stanie jakby przeżyć. Czy ogólnie wiadomo, że jestem w stanie to przeżyć, ale wiecie, o co chodzi. Kolejna rzecz, ponieważ dziś też mam plan ogarniać na balkonie. Kwiatków jeszcze zbyt wielu nie mam. Zaraz Wam pokażę, ale ostatnio sprzątałam na cmentarzu i moje, i tam właśnie już żonkile mi zakwitły. No i tam te rękawiczki już niestety poszły do wyrzucenia, więc kupiłam sobie takie ogrodowe rękawice, to mi się na ten sezon przydały, w ogóle są prześliczne. Ostatnio strasznie mi się podoba to połączenie kolorystyczne takiego fioletu, w ogóle fiolet, chyba to będzie jakiś taki kolor sezonu, tak mi się wydaje, bo teraz widzę, że wszystko jest fioletowe wszędzie. Ale ten fiolet z takim lekkim żółtym pięknie wygląda. Sam żółty to tak niekoniecznie lubię, ale ten taki jasny jak kogiel mogiel i ten fiolet to pięknie. No to są tylko rękawiczki, ale potrafią naprawdę sprawić przynajmniej mi dużą przyjemność. I one kosztowały 5 zł, więc super. Super. Tutaj wzięłam też do mycia w związku z tymi porządkami. Wzięłam takie gąbki ekologiczne, z jakiejś tam celulozy, z recyklingu. Teraz w ogóle w Pepko jest dużo takich rzeczy. Właśnie z recyklingu, także bardzo fajnie. W ogóle powiem Wam, że ja to tak często w filmikach Wam mówię, że kiedyś miałam taki pomysł na biznes. Ja zawsze miałam mnóstwo pomysłów na biznes, żaden nie doszedł do skutku. Może ten teraz dojdzie, zobaczymy. Ale kiedyś miałam taki pomysł na biznes, że bardzo chciałam mieć sklep z rzeczami ekologicznymi, takimi, które... Tak jak na przykład kiedyś nasze babcie wkładały do kosza na śmieci papier albo gazetę, tak teraz wszyscy te worki plastikowe. I ja też tak robiłam, dlatego że jakby, wiecie, pęd tego życia, który teraz jakby narzuca nam społeczeństwo i wszystko tak naprawdę, nie pozwalał mi na to, żeby, wiecie, pakować ten papier, potem za każdym razem myć ten kosz i tak dalej. Poza tym ja jeszcze wtedy mieszkałam z mamą, więc to nie było takiej opcji, żeby można było robić tak, jak ja chcę. I właśnie wtedy sobie zamarzyłam, żeby był taki sklep, gdzie można kupić wszystko
z recyklingu, że na przykład, czy są w ogóle takie worki, które wtedy jeszcze nie było. Teraz one są na każdym kroku, worki do śmietnika z recyklingu, ale kiedyś czegoś takiego nie było, bo to naprawdę było dawno. Ja bardzo chciałam coś takiego mieć i widzę, że teraz to jest wszędzie i ja się strasznie z tego cieszę, bo trochę za późno i tak się obudziliśmy, ale zresztą, wiecie, kurczę, to jest temat na dłuższy film. Ja sama nie jestem idealna totalnie, a już teraz to w ogóle, bo bardzo, bardzo mi zelżało takie w pewnym momencie dbanie o środowisko i tak dalej. Przestałam totalnie o to dbać, niestety. Czy to może nie totalnie, gdzieś tam mi zostały te nawyki z dawnych lat, ale był taki moment w moim życiu, że po prostu miałam bardzo duże problemy osobiste i przestałam się przejmować różnymi rzeczami, takimi jak to, i teraz chcę do tego wrócić, więc ja tego pierwszy krok, gąbeczki takie. Zresztą wiecie co? One nawet są ładniejsze niż te takie, wiecie, kolorowe, plastikowe za 5 zł, no nie? No to takie standardowe. A natomiast te też nie były drogie, bo kosztowały co? 8 zł za dwie gąbki, czyli 4 zł za jedną gąbeczkę. Tak, no ale widzicie, tutaj już mam na przykład zwykłe ściereczki w folii zresztą. Mają być jak koton. Ja w sumie je wzięłam, żeby balkon nie mieć, ale może je zostawię do kuchni, a na balkon wezmę te drugie, które mam. Takie są. No faktycznie są takie mięciutkie, jak bluzeczka. Zobaczymy, jak będą chłonęły. Myślę, że jedna mi wystarczy. Już w zeszłym tygodniu troszeczkę tam zamiotłam i tak z wierzchu zmyłam, ale chciałabym to tak porządnie zrobić, żeby, wiecie, już można było kapciem wyjść na balkon, żeby można było tam pranie wystawić, żeby można było się ewentualnie napić tam kawki. Także chcę to dzisiaj zrobić. Tutaj był troszkę nieplanowany zakup, natomiast dosyć też były tanie te ręczniczki, a moje też już są takie troszkę opłakanym stanie, te, których używam do rąk czy do buzi. I tutaj mamy po 4 złote. Czyli tak naprawdę ręcznik kosztuje tyle, co ta gąbka jedna. No i staram się raczej kupować wszystkie w jednym kolorze, albo w takim beżowym, albo w białym, albo w oliwkowym, ale już raczej staram się od tego odchodzić. Oczywiście mam jeszcze ręczniki z poprzednich lat, które są w innych kolorach, ale raczej już staram się tak w jednym tonie to wszystko. Baterie. Zawsze w Topkro kupuję baterie. AA i AAAA. W radiu mi się ostatnio skończyły, w czymś tam mi się skończyły, więc ogólnie. Tak, i słuchajcie, kupiłam sobie bieliznę, ale pokażę Wam. Nie będę jej przymierzać oczywiście, ale pokażę Wam, bo to jest taka specyficzna w sumie bielizna. Ja w ogóle bardzo lubię taki materiał bielizny, taki prążkowany. Bo ja ogólnie nienawidzę żadnych usztywnień i tak dalej. A to jest takie mięciutkie, przylegające i nie drażni mnie. I tak naprawdę najpierw zobaczyłam majtki. Takie. I one są z tyłu też z tego materiału. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie to są w ogóle taki morski kolor, no nie? Ja bieliznę mam tylko czarną i beżową, ewentualnie białą. Żadnych innych kolorów nie posiadam. Choć ostatnio kupiłam sobie coś czerwonego, ale nie wiem w sumie czemu to zrobiłam. Po prostu chwyt reklamowy, chyba mnie to skusiło. Mam majtki, które tak naprawdę są sznurkiem i są czerwone i nie będę w nich chodzić, leżą w szafce. Ale tak jakoś chwyciło. To jeszcze było przed walentynkami, więc to nie to. Po prostu, nie wiem. Ale właśnie, więc wolałabym, żeby one były czarne, natomiast nie było czarnych. I stwierdziłam, kurde, no fajne są, fajne mają kształt taki jak lubię, fajny mają ten materiał taki jak lubię, ale z przodu też mają koroneczkę, więc nie są takie, wiecie, babcine bardzo. Także stwierdziłam, dobra, wezmę w sumie pod jakąś sukienkę, to przecież nie widać, jaki to jest kolor majtek. Ogólnie pod niczym nie widać, jaki masz kolor majtek, tylko ja wiedziałam, no nie, i mnie to denerwuje, bo ja tak mam, że muszę mieć wszystko tak ten. Każde odstępstwo od jakiejś kolorystycznej normy w moim otoczeniu mnie irytuje. No to, tak to już jest, jak się ma jakąś nerwicę, natręt stwierdzoną. No ja tak mam, ale wiecie co, kupiłam sobie właśnie do tego taki biustonosz. Czy biustonosz to jest za dużo powiedziane, taki topik bym bardziej powiedziała. I on też ma z tyłu koronkę. Ja stwierdziłam, że ja będę w tym zestawie chodzić na balet. W sensie oczywiście nie w samym tym zestawie, ale pod spód będę miała,
biustonoszu zwykłym nie ćwiczę, bo jest mi niewygodnie. Ja nienawidzę biustonoszu, więc jeszcze jak miała ćwiczyć, to już w ogóle. W sportowych też za bardzo nie lubię, chyba że to są właśnie tego typu topiki. Oczywiście nie chodzi mi o te ramionczka, tylko tak po prostu o ten kształt. Ale te takie wycięte w halter, w ogóle ani takich bluzek, ani takich topów nie lubię, bo uwierają mnie w plecy, denerwują mnie. Także taki zestaw i słuchajcie, ten topik kosztował 15 zł i majtki chyba też. Tak, czyli 30 zł za ten zestaw. Widziałam jeszcze majtki brązowe, ale były tylko jedne w rozmiarze L albo XL, więc byłyby na mnie raczej za duże. Natomiast bardzo bym chciała, żeby było to czarne i białe i jakby było czarne i białe, to ja wracam po to. Jak będę kiedyś widzieć podkło, to sobie na pewno kupię, bo to też cena nie jest jakaś duża. I kupiłam sobie jeszcze 3 podkoszulki. Takie zwykłe właśnie, gdzieś na jakieś, na rower, czy po prostu pod koszulkę, tak typowo pod koszulkę, czy pod sweterek, bo moje są też w takim stanie, że nadają się w sumie do wyrzucenia, ale w nich chodzę, bo nie mam innych. Więc szare na ramionczkach, 10 zł, cena, kosmos. Brązowy, nad którym się w sumie trochę zastanawiałam, ale spodobały mi się te guziczki. I on kosztował 17 zł. To jest chyba wszystko w rozmiarze M. Ten topik biustonosz wziąłam w S, bo mierzyłam też M, ale i był dobry, ale stwierdziłam, że kurczę, to jest taki materiał, który może się w praniu troszeczkę rozciągnąć, więc lepiej, żeby ten topik biustonosz jednak troszkę trzymał ten biust, więc wziąłam mniejszy. To taka. I ta trzecia jest chyba za 15 zł. Tak, 15. Z koronką ja lubię takie. Lubię, kiedy są właśnie normalnie na ramionkach. I ona jest 97% bawełny, 3% elastanu, więc skład jest super, bo powiem wam, że mierzyłam jeszcze taką właśnie. To jest taki specyficzny materiał i mierzyłam taką białą, natomiast jak ją założyłam, to widać każdy wałek i nie lubię czegoś takiego, więc wzięłam taką i myślę, że jest dużo lepsza taka bawełniana niż tamta sztuczna. Czyli w pepku wszystko. Tutaj, słuchajcie, w kwiaciarni kupiłam 3 kwiatuszki, 2 prymulki, jedną różową, jedną fioletową, znaczy w sumie obie są fioletowe, tutaj tak wyglądają na różowe, ale one są fioletowe. I jednego hiacynta, który tak pachnie, że po prostu miałam te kwiatki teraz na korytarzu, w sensie w domu, i wyszłam z toalety i sobie myślałam, jak to pachnie pięknie. A to ten hiacynt, on przepięknie, tylko że jego kupiłam na cmentarz. Więc on pójdzie na cmentarz, a te 2 sobie wsadzę do tej doniczki, którą kupiłam w Biedronce i słuchajcie, tam są teraz doniczki, to jest osłonka, nie doniczka, na wagę. Są na wagę w ogóle konewki, jakieś takie artykuły ogrodowe i koło 12 zł dałam za tą doniczkę, więc tutaj mi się te 2 prymulki ładnie zmieszczą, może jeszcze trzecia by weszła, albo właśnie taki hiacynt, ale tego hiacynta chcę właśnie na cmentarz. I sobie je na razie postawię na parapecie, żebym widziała przez okno te prymulki. Albo nawet w środku, bo wiecie, jeszcze mają być w marcu jakieś zimne dni. Ten filmik miał być krótkim filmikiem, ale będzie długim filmikiem. Jak ktoś lubi oglądać, to oglądnie, jak nie lubi, to nie oglądnie i tyle. I tak. Jeszcze słuchajcie, Biedronka i taki sklep ekologiczny, w którym kupiłam 3 rzeczy i zapłaciłam ponad 40 zł. I to jest makaron bezglutenowy z kukurydzy, z mąki kukurydzianej i z mąki ryżowej. Ja teraz przeszłam na dietę wykluczającą. To znaczy wykluczam bardzo dużo produktów z diety, między innymi pszenicę i produkty wysoko przetworzone, cukier. No tam głównie cukier, pszenica, produkty przetworzone i mleko i przetwory mleczne w pierwszej kolejności powinnam odrzucić. Natomiast jest też niestety bardzo dużo warzyw i strączków, których nie powinnam jeść, bo mi po prostu szkodzą na brzuch.
i z tym już będzie mi się ciężej pogodzić. Natomiast mam taką listę i jak chcę, już chcę coś wziąć w sklepie, ale patrzę na tą listę, zakazane, na razie nie możesz, bo może tak być, że wrócę do nich w pewnym momencie, bo się okaże, że nie są dla mnie takie kluczowe. Natomiast no, na razie jest taka restrykcyjna ta dieta i... znaczy, jeszcze w tym momencie nie, dlatego że dopiero robię jakieś tam zapasy, a muszę zużyć to, co mam w domu, bo nie chcę tego wyrzucać. Także no, na przykład teraz jadłam coś, czego kompletnie mi nie wolno, bo tam był ketchup i majonez, bo muszę to zużyć. Był ogórek kiszony, nie mogę w ogóle kiszonego, niestety też. I tyle w sumie. Chleb był ok, ser i wędlina, którą miałam, też były ok, ale właśnie te octowe produkty, czy właśnie kiszone, kwaszone, w ogóle nie. I zobaczymy, jak to będzie, czym to pomoże na jelita, na brzuch i na różne inne problemy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Na pewno bardziej świadomy teraz podchodzę do zakupów. No więc makaron bezglutenowy. chyba kosztował 8 albo 9 zł. I to będzie danie pół na pół, bo mam szpinak. Szpinaku mi nie wolno. Ale zrobię sobie właśnie makaron bezglutenowy, ale ze szpinakiem może to będzie, wiecie. Może będzie neutralnie, no nie? Tutaj miałam jutro iść do koleżanki na herbatę. Jednak to spotkanie akurat jutro nie dojdzie do skutku, może kiedy indziej, ale obawiam się, że do tego czasu już to zjem. I kupiłam ekologiczną, białą herbatkę z pomarańczą. Biała herbata, naturalny ekstrakt z pomarańczy, skórka pomarańczowa i tyle. Organically grown. Czyli organiczna herbatka. Ja już zaraz otworzę i sobie zobaczę. Jeszcze była z maliną. Jeszcze była w ogóle produktów w tym sklepie. Ogrom i masa i takich pięknych i wszystko by się chciało spróbować i w ogóle wszystko super, ale ceny kosmos. Ogólnie teraz wszystko jest drogie. A jak chcecie sobie kupić coś takiego lepszego, to jest po prostu jakaś masakra. W ogóle nie mam makijażu, ale czuję się okej. Zresztą wiecie, ja się na co dzień nie maluję za bardzo, więc nie chcę powiedzieć, że jak komuś to przeszkadza, to przykro mi, bo nie jest mi przykro, no kurde, jeżeli komuś to przeszkadza, to nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak mam to skomentować. Po prostu nie mam i tyle. Może w ogóle nie powinnam o tym mówić. Po prostu. I do tej herbaty kupiłam ekologiczne ciasteczka orkiszowe ze śliwką, bez dodatku cukru, więc cukru też mi nie wolno, czy ja o tym mówiłam, cukru mi nie wolno przede wszystkim. I tutaj jest mąka z orkiszowa, śliwka suszona, śliwki mi nie wolno, to ciasteczka może zostawię. Płatki owsiane, bo ja tak patrzyłam na to zboże, że obie mogę, orkisz mogę, okej. Ale nie pomyślałam, że śliwki nie mogę. Płatki owsiane, olej kokosowy, koncentrat soku jabłkowego, w ogóle jabłek mi nie wolno, to jest masakra, ja uwielbiam jabłka, ja codziennie jem jabłko, a tu być może dlatego mi tak bolał brzuch cały czas. No, jakiś to aromat waniliowy, wypiekane w rzemieślniczej piekarni Pola, w Motyczu. No, tak tutaj w Polsce wyglądają. No, wyglądają pięknie. Ale cena też kosmos. Ja znajdę paragon, to wam powiem, co ile kosztowało, bo ten makaron kosztował, to te ciastka były strasznie drogie. Makaron 9 zł powiedzmy, herbata powiedzmy, że 13, to jest 21, to te ciastka kosztowały co 20 zł? Co to baba mnie? W ogóle ta kobieta, co tam pracuje. Taka młoda dziewczyna. Ale ogólnie to jest nowy sklep i chyba jeszcze nie mają zbyt wielu klientów. Tam też jest bistro, w środku są, można sobie usiąść i tak dalej. Ona cały czas ze mną chodziła albo stała i patrzyła, co robię. I myślę, że ona chyba myślała, że ja coś chcę ukraść. W sensie tak się czułam i powiem wam szczerze, że z tego względu mi się tam za bardzo nie chce wracać, bo no dziwnie. Raz się nie zapytała, czy potrzebuję w czymś pomocy. Ja powiedziałam, że nie, że na razie się rozglądam, dziękuję. Ale potem cały czas ze mną chodziła i to było takie mega dziwne. Kapsułki do prania kupiłam, słuchajcie, bo wydaje mi się, że się bardziej opłaca niż proszek.
proszek kosztował prawie 40 zł, a kapsułki 30. I tutaj jest 33 kapsułki, czyli na 33 prania to jest dużo prań. Myślę, że z proszku bym nie miała tylu prań, bo to nie był jakiś duży proszek, tylko to był taki, nie wiem ile tam było kilogramów. Półtora? To taki nie kartonik, ale też nie ten wielki. I stwierdziłam, dobra, wezmę te kapsułki i przynajmniej mi się pralka nie będzie od środka brudziła, więc wzięłam. O, wziąłam pędzel, słuchajcie, w Biedronce. Dziwne rzeczy, dziwne są te zakupy takie, niestandardowe. Wziąłam pędzel, a to dlatego, że jeszcze nie wiem, czego będę używać do brudzi, bo zamiast suchego szamponu ja używam często zasypki dla dzieci. Albo pudru mineralnego przezroczystego, takiego bez kolorku. I nakładam sobie tutaj i sobie tak masowuję, jeżeli już mam taką sytuację, że po prostu nie mam czasu myć włosów. Nie lubię suchych szamponów za bardzo. Dziwnie pachnie ten pędzel. I stwierdziłam, że łatwiej by mi się go nakładało pędzlem, ale i zrobiłam tak kilka razy pędzlem do twarzy, ale nie chcę mieszać, wiecie, tu, no nie. I tu, bo zaraz mi tutaj powyskakuje coś na twarzy, więc chciałam sobie kupić pędzel i że ten jest taki miękki i duży, to być może ja sobie go zostawię do buzi, a tamten, który mam do buzi, to sobie dam do włosów właśnie. Jest bardzo ładny w ogóle. Na właściwościach pędzli ja się za bardzo nie znam. I dziwnie pachnie, mega dziwnie pachnie. Nie podoba mi się to, jak on pachnie, no ale i tak będę dzisiaj myć pędzle, to sobie go też umyję. Tej firmy Niki. Kosztował 10 zł. Wegańskie, syntetyczne, bardzo miękkie włosie. Coś, zapędzlowałam sobie na imię, teraz po prostu w nim... w nim mnie... Nie, słuchajcie, ta herbatka kosztowała 16 zł. Niecałe, 15 powiedzmy. Makaron 9. Te ciastka kosztowały 20 zł i 69 groszy. Jeśli Piotr ogląda ten film, to mnie zabije. Tam jest 6 ciastek. No mam nadzieję, że będą pyszne. I zostawię je jednak na tą herbatę, bo herbatę wypiję, ale ciastka zostawię na jakąś okazję, bo oczywiście takich drogich ciastek chyba nie kupiłam. Chleb bezglutenowy, słuchajcie, kupiłam w Biedronce, nie w tym sklepie ekologicznym, tylko w Biedronce. Był taki ciemny i był też jasny. Wygląda normalnie jak chleb. Nie jestem pewna, z jakiej on jest mąki, bo z kukurydzianej. Woda, skrobia kukurydziana, zakwas, mąka ryżowa, woda, mąka chia, skrobia ryżowa, syrop cukru inwertowanego, olej roślinny, rzepakowy, białko sojowe, soi mi nie wolno. No ale tutaj ona jest gdzieś na jednym z ostatnich miejsc, więc okej. Okay. Substancja utrzymująca wilgoć, glicerol, glukoza, sól, drożdże mi nie wolno, są drożdże, mąka gryczana, substancje zagęszczające, może zawierać sezam, no nic, zobaczymy jak będzie w smaku. O, tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kromeczek, tylko że to są takie kropki duże, ja myślę, że taką jedną kromką sobie jestem w stanie najeść, bo to takie, wiecie, chleby takie pyszne, takie pachnące chleby z dziurkami takimi, wiecie, że tam powietrze tam jest, no to one są takie, że zjecie cztery kromki i się nie najecie. Znicze to wam, w sensie wkłady do zniczy to wam nie będę pokazywać, ale zwykle kupuję w Biedronce te Lumia. Ale mnie teraz swędzi w nosie. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze tam kilka rzeczy kupiłam w tej Biedronce, więc ja dokładnie nie wiem, gdzie jest ten paragon i nie wiem, ile zapłaciłam, ale wyciągnęłam już wędlinę, wyciągnęłam ręcznik papierowy, coś tam jeszcze, więc ogólnie wam to do końca nie powiem, ile to kosztowało wszystko. Kupiłam szczotkę. Mówię wam, że te zakupy są mega dziwne i chyba nie do końca potrzebne, ale zauroczyła mnie ta szczotka. To znaczy tak, rano sobie myślałam, czesałam sobie włosy przed tym fryzjerem i sobie tak myślałam, kurde, żadna szczotka mi po prostu nie dochodzi do... Jakby wiecie, jak dam szczotkę, to nie przechodzi na wylot, bo mam za dużo włosów. W sensie, nie chcę narzekać, że mam za dużo włosów, tylko ja mam bardzo tutaj grube włosy, a tutaj nie mam w ogóle, dlatego sobie tą grzywkę zrobiłam, żeby wiecie, tak tutaj zrobić takie...
takie, żeby tej łysiny nie było widać, jak się kiedyś panowie na zaczeskę czesali, tak ja się teraz na zagrzywkę zaczesuję. I właśnie bardzo ciężko mi jest rozczesać włosy, strasznie mi się plączą. Ja wam kiedyś pokazywałam, jakich szczotek używam, ale one chyba się jakoś zużyły, ja nie wiem. Bo czy połamały mi się, ogólnie włosy mi się łamią i nie mam się czym czesać, więc myślałam o szczotce, no ale nie o takiej, tylko o jakiejś takiej lepszej. Natomiast zobaczyłam tą w Biedronce i przepadłam. Jeszcze była z Elzą z Krainy Lodu, fioletowa. I jeszcze była taka też piękna z Arielką, ale wzięłam sobie z myszką mini. Tak. I co? Gdybym tak miała przy sobie nożyczki, bo bez nich to ja to będę rok otwierać, ale pójdę po nie, dobra? Nie chcę się wyłączać. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie czesało. Czy to będzie tylko ozdoba, jeśli to można nazwać ozdobą. Okej, chodź tu myszko. Myszko mini. Co teraz ten? Jest tej strony. Dobra. No jest tak śliczna, że to jest nie do wiary. To jest oczywiście było dla dzieci, no nie? Ale... I co? Spróbujemy rozczesać, zobaczymy, czy tylko ładnie wygląda, czy też działa. Zresztą wiecie, dziewczynki mają zwykle długie włosy małe, więc... Nawet powiem wam, że kurde czeszę. Ja cię... No widzicie? Przechodzi cała. Pewnie też dlatego, że jest nowa i nie ma jeszcze tych kuleczek w ogóle połamanych. Natomiast nie jest z dzikiego włosia, dzika, nie jest z ekologicznych włókien albo drewna bambusowego. Jest prawdopodobnie plastikowa po prostu, a super czesze, więc może takiej szczotki mi było trzeba. Bez żadnego wydziwiania. Chyba zwykłej szczotki. No, słuchajcie, tym akcentem z Disneya się żegnam z wami, pozdrawiam was, jeżeli te kwiatuszki tam, już umyję ten balkon i kwiatki tam dam, to wam pokażę, jeśli nie zapomnę. Miłego weekendu wam życzę, pa pa. Śmiejcie się ze mnie, jeśli chcecie, będziecie mieć lepszy dzień, może, no, pa pa. No i tak jak mówiłam, posprzątałam. Powiem wam, że odkurzyłam nawet dywan. Chciałabym jeszcze go wyprać, w sensie, żeby ktoś przyszedł i go wyprał, ale to jeszcze nie teraz. Tutaj jest to dlatego, że on był zwinięty i po prostu się rozwija, więc musiałam czymś ciężkim przystawić. Nawet fajnie to wygląda, tylko że no... tylko że wiecie, jeszcze jest jednak luty, tak luty, więc no jeszcze będzie może śnieg, więc chciałam to tylko na chwilę zrobić, żeby było przystawione. Więc tak sobie myślę, że tutaj fajnie by wyglądało, zwłaszcza, że no teraz już tutaj pewnie będą jakieś dzieciaczki, ludzie zamieszkają w tych blokach, żeby sobie właśnie tutaj takim czymś wiklinowym obłożyć. No i tutaj jest też wymyte, wymyłam sobie też okna. Na razie są tylko te dwa kwiatuszki. A to pójdzie, tak jak mówiłam, jutro na cmentarz. Stwierdziłam, że jednak dzisiaj nie będę szafy sprzątać, tylko jutro. Bo dzisiaj jeszcze mam mnóstwo rzeczy, a już jest późno. Nawet nie wiem, która jest godzina, ale już jest myślę, że około 4. A jeszcze muszę zrobić pranie, prasowanie, kuchnię posprzątać. Takie tam rzeczy, więc żeby sobie to na spokojnie zrobić, to zrobię to jutro. Więc chciałam się tylko pożegnać. Na balkonie. Miłego weekendu.